Cześć kochane ziomeczki, to ja wasz Wojtas. Wojtałkę, Pietrałkę. Dzisiaj rąbiemy jebanezik, prestiż, Seymour Duncan, AHB2, Blackout, górna. Ciśniemy teraz utwór, który po prostu, no, mi się wydaje, to jest jeden z lepszych utworów zespołu właśnie Iron Maiden. The Trooper. Solówka Adrian Smith. Ciśniemy, przygotujcie się. Gitary w dłoń. Solówka do Troopera. No generalnie, no, niby trudna, nie trudna, no. Przyjrzyjmy się teraz temu wszystkiemu od początku po kolei. Generalnie, no myślę, że teraz wszystko będzie git. Zobaczcie sobie, jak to leci z bliska. No generalnie sama solówka zaczyna się tutaj od progu 5-5. Tak się zaczyna, prawda? Na piątych progach struna piąta i czwarta, struna A i D. I tutaj później na 15 robimy bending, tylko ważna rzecz, że wszędzie, gdzie robimy bendingi, czy w tej solówce, czy w innych, no, skupiacie się, nie? Skupiacie, dobra, jesteście zarąbiści, lubię was. Wszędzie, gdzie gramy, ty co ta kamera tak nisko? Wszędzie, gdzie gramy bendingi, to starajcie się robić tak, żeby podkładać 3 palce, ewentualnie jeśli ktoś koniecznie nie chce 3, to żeby 2 palce. Broń Panie Boże, żebyśmy tym palcem na przykład zrobili bending. To jest raczej taki robak, który po prostu tak tutaj się, prawda, wije ten palec, więc nie można go używać do bendingu ani na przykład jednego palca, czy tego fuckera, czy tego fuckera. Robimy sobie zawsze pomocników, sobie dajemy na struny, prawda, zawsze dajemy pomocników. Także dobra, tutaj zaczynamy ty i prawda, tutaj jest ten. Macie? Łapiecie? Jeszcze raz. To jest pierwsza figura w tej solówce, taka, którą, prawda, zaczynamy wałkować, w kółko powtarzać. Bending na 15 progu. 15, 12, 15. Jeszcze raz to zagram powoli. Mniej więcej łapiecie, prawda? Operujemy 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12. I później mamy jeden z fajniejszych motywów, który jest grany 14 bending. Tylko tu niestety tu musimy zrobić tym jednym palcem, akurat fuckerem, ponieważ tutaj zaraz mamy próg 12-15 na strunie B. Dobra, zagram, jak to leci. Nie więcej tak. To jest dosyć trudne, bo tutaj musimy robić bending 14 i zaraz robić 12-15. W ten sposób to wygląda. No i później jest kolejny, zarąbisty motyw zresztą. I
by brzmiał. To jest dosyć proste, bo tu mam taki trójkącik. Struna druga, struna B na 17, a struna pierwsza 19-15. I teraz zagram to w wolnym tempie. Mamy... Tylko to jest właśnie kluczowym elementem jest to, żeby ta struna druga nie brzęczała, nie wprawiała się w drgania. No i kwestia prędkości, prawda? Bo tutaj dosyć szybkim tempie. Więc to dosyć jest wymagające. No i kolejna figura to byłaby ta. Bo tu mamy, prawda, tą szybkość. To dosyć takie fajne właśnie jest zagrywka. Postaram się wrzucić wam taby te do filmu poniżej, żebyście sobie mogli ściągnąć za pomocą Tux Guitar albo Guitar Pro. No, ostatnia jeszcze ta figura, którą mamy w tej surówce. Chyba ona się kończy. Czyli właściwie to, co było w tej figurze pierwszej, tak? Bo to byłoby w drugiej, przepraszam. To, co mieliśmy do. Tylko mamy po prostu tylko w zwolnionym tempie, bo... Prawda? Czyli byłoby to coś takiego. Robimy bending 14 próg, struna trzecia. I na 12. Struna druga na 15. 12. 14, 12, 14, 12. Mam nadzieję, że to wszystko dla was jest w miarę przystępne. No, wiadomo, że to jest wszystko to jest kwestia albo prawda obejrzenia sobie, cofnięcia sobie i tam po oglądania parę razy dany motyw, nie? Ale generalnie jak sobie ściągniecie na Guitar Pro i tak jak już mówiłem pewnie w innych filmach, czy powtarzam to kolejny raz, żeby po prostu sobie te figury, jak to nazywam, najlepiej sobie zapętlić. Jak coś wam sprawia trudność, już no może nawet nie kwestia techniczna, że prawda palcami tam wywijać, tylko już kwestia tempa, prawda? Bo jak leci piosenka prawda, to mamy tutaj tempo i teraz, żeby te palce nam się układały w danym tempie, w solówce do utworu, więc właściwie to musimy faktycznie tak spróbować zrobić, żeby po prostu te motywy przećwiczyć tak elegancko, żeby się dopasować w tempie, więc to akurat jest... Ja w ten sposób robię, że po prostu sobie zapętlam, robię pętlę w Guitar Pro. Zapętlam na przykład, no powiedzmy dwa takty, jeden takt, zależy co to tam jest i zależy ile to jest dźwięków. Zapętlam to, daję powtórz tam, nie wiem, 99 razy, redukuję tempo na przykład o połowę. No i po prostu daję play i gram, aż mi to wyjdzie. No i to jest jedyny sposób, żeby faktycznie tego się nauczyć. Aczkolwiek wiadomo, jeśli chodzi o podpatrzenie, jak to faktycznie zagrać, żeby dla ręki, prawda? Bo ani że jednym palcem nie będziemy grali, ani od góry, ani jakichś bajerów nie będziemy robić, prawda? Chodzi o to, żeby podpatrzeć też ktoś, jak gra i tych palców używa. No bendingu nie robimy palcem, prawda? Pamiętajcie, ten robaczek. Prawda? Ten robaczek, czy ten pojedynczy robaczek. Fakerek, prawda, sobie ciśnie. Także wszystko fajnie. Dzięki za oglądanie.
Chciałem pozdrowić jeszcze mojego takiego ziomeczka, Przekoksa, Przedzika, Pawełka, Paweł Eś. Eś jak świr, kurde, ale Paweł Eś, on jest zarąbisty, także go pozdrawiam, Pawełka. Ciśni na swojej, kurcze, lunie, na swojej gitarce, bo jak nie będziesz cisnął, to po prostu to będzie dupa blada. Paweł. Także dobra, dzięki za oglądanie, papatki.